Jako Uponor od ponad 60 lat promujemy i produkujemy w technologii PHD, która jest technologią odporną na różne trudne warunki gruntowo-wodne, również warunki miejskie. Są to materiały rzeczywiście niezawodne i ponieważ coraz częściej, co mnie cieszy, w Polsce również zaczyna się mówić o cyklu życia produktu, o tych właśnie kosztach eksploatacji, które dotkną nie nas, ale dotkną naszych dzieci czy naszych wnuków. Stąd jakby chcieliśmy wspólnie z miastem stołecznym Warszawa bliżej przedstawić tę technologię. Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który wiąże się z rozbudową sieci kanalizacyjnej i to są duże inwestycje. Chcemy, żeby to było wykonawstwo, które zapewni nam na wiele lat bezawaryjne działanie tych systemów. Stąd współpraca z firmą Uponor przy zorganizowaniu tego seminarium, którego celem jest zapoznanie urzędników Miasta Stołecznego Warszawy, urzędników urzędów dzielnicowych oraz pracowników spółek miejskich, by rozszerzyć asortyment stosowanych materiałów. Zawsze takie spotkania, gdzie spotykają się przedstawiciele świata nauki, świata praktyki, wykonawcy, projektanci, eksploatatorzy, zawsze są pożyteczne i przynoszą wszystkim stronom korzyści. Wymiana doświadczeń jest tutaj jak najbardziej wskazana. Myślę, że te informacje, które dzisiaj tutaj były czy przeze mnie przekazane, czy które dzisiaj usłyszałem, mogą być swobodnie stosowane w innych obszarach, w wodociągach, w kanalizacji, właśnie w terenach zurbanizowanych.